Film realizowany na potrzeby zadania na 25 Sejm Dzieci i Młodzieży. Posłowie Sejmu II RP, ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji. Józef Ostafin urodził się 7 marca 1894 roku w Słukowicach na Małopolsce. Był jednym z sześciorga dzieci Jakuba i Rozali. Rodzina nie była zamożna. Ojciec zawodu kowal utrzymywał rodzinę z małej kuźni oraz gospodarstwa. Patriotyczna działalność Józefa zaczęła się podczas nauki w gimnazjum w Krakowie. Wstąpił tam do niepodległościowej organizacji zarzewie. W latach 1913-14 uświadamiał okoliczną ludność Spiszu i Orawy o konieczności walki z zaborcami. Za co został skazany przez Austriaków na miesięczny pobyt w więzieniu. Miesiąc po rozpoczęciu I wojny światowej, wstąpił do legionów polskich, gdzie służył w II Brygadzie. Walczył w kampanii Karpackiej i Wołyńskiej, aż do kryzysu przysięgowego w 1917 roku, w wyniku czego został wcielony do armii austro-węgierskiej. Insynuując swoją śmierć, uciekł z niej, by znów walczyć za Polskę. Następnie wstąpił do polskiej organizacji wojskowej, gdzie mianowano go komendantem powiatu trębowskiego. W 1918 roku został internowany przez Ukraińców. Po ucieczce z obozu Jenickiego wrócił do Krakowa. Brał udział w walkach o lwów i przemyśl. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej służył w artylerii. Gdy zmagania na wschodzie się zakończyły, pojechał walczyć o polskość Śląska. Trwające wojny nie przeszkodziły mu w zdobyciu wyższego wykształcenia, inżyniera rolnictwa. W 1929 roku. Objął funkcję dyrektora wojewódzkiego Towarzystwa Organizacji Kółek Rolniczych w Łódzku. Działał czynnie w polityce. W 1935 roku z ramienia BBWR został posłem na Sejm. Był członkiem tzw. „Naprawiaczy”, związku tworzonego przez byłych przedstawicieli Związku Naprawy Rzeczypospolitej. W kolejnych wyborach dostał się do Sejmu z listy obozu Zjednoczenia Narodowego. Wojna została o Stafina we Lwowie. Na początku sowieckiej okupacji został aresztowany przez NKWD. Po zwolnieniu przedostał się do generalnego gubernatorstwa, gdzie pracował w dwóch niemieckich firmach. W 1941 roku wstąpił do ZWZ, a następnie do AK, gdzie był referentem w Wydziale Wojskowym okręgu AK Kraków. Za przeprowadzenie akcji sabotażowych w 1943 roku wystawiono za nim list gończy. Dzięki Stefanowi Sikorskiemu, dołączył do organizacji Racławice, gdzie z kierownictwem grupy opracował program wychowania chłopów oraz prospekty propagandowe dotyczące potrzeb wsi. Gdy armia czerwona ponownie wkroczyła do Polski, poprzez majora rezerwy Mariana Głute, pseudonim Mucha. Dołączył do kadrowej organizacji wojskowej Nie, której komendantem był generał Okulicki. Do czasu rozwiązania, do wiosny 1945 roku, należał do delegatury Sił Zbrojnych. Za pośrednictwem Alizego Kaczmarczyka wstąpił do WIN pod pseudonimem Chudy i został skierowany do prac w zrzeszeniu. Działał w doradczym komitecie politycznym WIN. Raz z pułkownikiem Ludwikiem Muzyczką redagował projekt deklaracji i wytycznych ideowych WIN, zatytułowany O wolności obywatela i niezawisłości państwa. Działał prężnie, jako korespondent, pisując do różnych konspiracyjnych gazet. W sierpniu 1946 roku brygady wywiadowcze WIN zaczynają sypać. 19 września druga SG WIN zostaje rozbita, a Ostafin aresztowany. Przewieziono go do siedziby WUBP w Krakowie, gdzie jest przesłuchiwany przez znanego z brutalnych metod podporusznika Jerzego Kędziorę. Po zakończeniu śledztwa zostaje przewieziony do więzienia przy ulicy Monte Lupich. Pokazowy proces zaczyna się 11 sierpnia 1947 roku. Z 17 oskarżonych na karę śmierci skazanych zostaje 8 osób, z czego na trzech wyrok zostaje wykonany. Jednym z nich jest Józef Ostafin. Egzekucja zostaje przeprowadzona 13 listopada 1947 roku.